Implementacja nowej dyrektywy prawa autorskiego do polskich przepisów to szereg kolejnych zmian dla podmiotów działających w branży cyfrowej. Zmiany te obejmą głównie właścicieli portali internetowych, którzy umożliwiają za pośrednictwem swoich platform rozpowszechnianie treści przez ich użytkowników, filmów, zdjęć lub innych. Najważniejszą zmianą i zasadą, która zostaje wprowadzona poprzez nowe przepisy, jest fakt, iż właściciele portali internetowych będą bezpośrednio odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich do treści zamieszczanych przez ich użytkowników, o ile nie spełnią warunków i nie zwolnią się z odpowiedzialności na podstawie przesłanek wskazanych w nowych przepisach. Obecnie te nowe przepisy są procedowane przez Sejm, tak więc ich ostateczny kształt poznamy dopiero za kilka miesięcy. Niemniej już teraz właściciele platform internetowych, które umożliwiają użytkownikom publikowanie treści, mogą zastanowić się, w jaki sposób przygotować się na nadchodzące zmiany i w tym celu dobrze jest zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Mianowicie, czy właściciele portali internetowych powinni zastanowić się, czy należy wdrożyć bądź też dokonać przeglądu zmiany sposobu filtrowania treści użytkowników, które zamieszczane są na ich portalu. Także właściciele tych portali powinni zastanowić się, czy już w tym momencie nie przystąpić do negocjacji z największymi dostawcami, czy też największymi podmiotami zarządzającymi prawami autorskimi, czy to w Polsce, czy za granicą, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będą zmuszeni i zobligowani na podstawie nowych przepisów do tego, aby uzyskiwać zgodę od każdego twórcy, którego utwór został rozpowszechniony na ich portalu przez użytkowników. Mhm. W dalszej kolejności warto się zastanowić, czy samo zablokowanie treści, która potencjalnie narusza prawa autorskie innego podmiotu i została opublikowana przez użytkownika danego portalu, będzie wystarczająca dla właściciela takiej platformy do tego, żeby zwolnić się z potencjalnej odpowiedzialności. Dalej, czy platformy posiadają odpowiednie mechanizmy, które z jednej strony umożliwią podmiotom, których prawa autorskie zostały naruszone, do zgłaszania swoich roszczeń, a z drugiej strony będą pozwalały na to, żeby rozwiązać spór powstały pomiędzy podmiotem, którego prawa autorskie zostały naruszone, i użytkownikiem danej platformy. Na końcu warto się zastanowić, czy nowelizowane zmiany będą wpływały na konieczność zmiany również regulaminu funkcjonowania danej platformy internetowej i jeżeli tak, to w jakim zakresie. Zatem jeżeli właściciele portali internetowych nie sprostają wymaganiom wskazanym w nowych przepisach, nie dostosują odpowiednich dokumentów czy mechanizmu swojego działania do wprowadzanych zmian w prawie, będą musieli liczyć się z potencjalnymi pozwami ze strony organizacji zbiorowego zarządzania, czy też bezpośrednio ze strony twórców, których prawa zostały naruszone, a w efekcie może to skutkować koniecznością zapłaty przez nich stosownego odszkodowania. Warto tutaj przypomnieć, że zmiana przepisów prawna autorskich oznacza również zmiany w zakresie reemisji utworów telewizyjnych oraz audiowizualnych. Tutaj w szczególności warto wspomnieć o rozszerzeniu definicji reemisji i w związku z tym nałożeniu dodatkowych obowiązków na nadawców. Jednym z nich jest obowiązek pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania w procesie uzyskania odpowiedniej licencji. Tutaj ten obowiązek został rozszerzony nie tylko na reemisję w zakresie technologii kablowej, ale na wszystkie rodzaje reemisji.